Dzień dobry i witam Państwa bardzo serdecznie, a to jest czwarty odcinek trzeciego sezonu Kartkówki z Fazmofobii. Lecimy z tematem dalej, jak zawsze na początek. Zajrzyjmy do odcinka poprzedniego i sprawdźmy, kto z Was miał rację, kto prawidłowo wytypował ducha. No i przede wszystkim, co to był za duszek? Ostatecznie był to Onryo, chociaż zachowywał się bardzo dziwnie. Niby gasił te świeczki, niby nie hantował przy świeczkach, ale jednak miałem wrażenie, że nie gasi ich dostatecznie często, więc miałem pewne wątpliwości w głowie. Mam nadzieję, że wy mieliście mniejsze, że to zaznaczyliście prawidłowo. Jeśli tak, to oczywiście gratuluję. Podejrzanym był też na początku Shade, Goryeo. Myślę, że zawsze gdzieś tam w gronie podejrzanych jest Yurei, który bardzo rzadko daje swoje ability, więc też go rozważałem. No i po głowie chodziła mi jeszcze Banshee, ale ostatecznie, jak wybrałem Onryo, bo był najbardziej prawdopodobny. Także gratulacje dla tych, którzy również na Onryo postawili. Napsuł nam trochę krwi, ale ostatecznie był to Onryo. Nie byłem do końca pewien, ale typ okazał się prawidłowy. Mam nadzieję, że wasze typy również. A dzisiaj przechodzimy na Graftona. Zobaczymy, co nam się uda zdziałać na tej mapie. Na pewno będzie troszeczkę trudniej. A czy się powiedzie, no to już czas naprawdę najbliższe 10 minut pokaże. Zapraszam was serdecznie. Dziękuję za wszystkie łapeczki w górę, za suby. Komentarze są dla was. Tam typujcie, z jakim duchem dzisiaj walczymy. A w opisie macie linki do Discorda i do Twitcha, na które serdecznie naprawdę zapraszam. Do dzieła! Głęboki wdech. George, świeczka, krucyfiks, czujnik ruchu, świeczka, krucyfiks, czujnik ruchu, świeczka, krucyfiks, czujnik ruchu. Dobra. Weźmy ten czujnik. Zobaczymy. No, na Graftonie może nie być tak łatwo, jakbyśmy chcieli, ale... O! Wow! Już to było. Oby z fartem. Tyle powiem. Don't kill me, please. Not yet. Inaczej powiem. Gdy poprzednio nagrywaliśmy kartki, sezon drugi, Grafton był prawie że niegrywalny. Tu nadal będzie ciężko. To jest najbezpieczniejszy looping spot i gdy duch będzie tutaj, naprawdę będzie ciężko go dostrzec, ale po zmianie oświetlenia i tak jest o niebo lepiej niż było. Dajmy tu czujnik. W razie się nic nie dzieje. Totalna cisza. Oho, zaczynamy zabawę. Blisko. Było lepiej widać tego ducha, moim zdaniem. Jego mruganie było bardziej widoczne, bardziej dosadne. Jak to nazwijmy, nie będę się tam pakował. Na razie sobie skoczę pod sól. Sprawdzimy pełną oczywistość. Raz, dwa, trzy.
3. Jeśli już mogę, to sobie pozwolę wziąć. Co my tam mieliśmy? Krucyfiks, mniej kruchu i świeczkę. To weźmiemy w takim razie to, weźmiemy to. I weźmy sobie dodatkowego smadżola. Boom. Nice. No, nie. Ty. Teraz będzie ryzykownie. Bardzo ryzykownie, bardzo. Bardzo, bardzo ryzykownie. No, sprint, sprint. No, weź to. Od razu smacz test. O, tu wszedł. Możemy zrobić 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Świeczki nie zdmuchną. Niestety. Nie do końca wiem, gdzie on jest. Tam. Zostawię tam tu. Pójdę po więcej świeczek. I krucyfiks. Weźmiemy to. Dobra, weźmiemy to, weźmiemy. Mogłem wziąć latarnię, dziękuję. I wezmę sobie termometr. To może mi pomóc w znalezieniu Ghostroomu. Chociaż może to być ryzykowne. Tu nie. Hello. Hello, 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 hello. Do you like crucifixes? Eat my crucifix. Hello, hello. No, dał dużo informacji. Bardzo dużo. What the fuck? To tu. Potrzebuję więcej krucyfiksów. Znaczy, jeden więcej. Tętno 200. Nie, to już w sumie nie jest potrzebne. Czyżbyś był tutaj faktycznie? W tym miejscu? Ach, więc tu jesteś. Możemy jeszcze szybki teścik przeprowadzić. Ja walnąłem tego drugiego kruca tutaj. Stawię go sobie tu. Tak to rozegramy.
Can you give us a sign? But don't scare me, please. Don't scare me. Tak, mamy Bostrum. No cóż, jednego ducha, a nawet więcej można aktualnie wykluczyć dzięki temu, co się wydarzyło. Bo dwa duchy na pewno nie zahantowałyby w tym momencie z tego miejsca. A reszta? Koniec, koniec. Powiem wam tyle. Mam komplet tu, mam komplet tu. Więc się ewakuuję po prostu. Dla swojego własnego bezpieczeństwa. Stop, 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 stop! Zapomniałem. Trzeba wytypować ducha. Ja wiem, co to za duch, więc zaznaczam. I teraz możemy się ewakuować. Moi drodzy, ja już wiem. Ja już wszystko wiem, także wasza kolej. Komentarze na dole są dla was. Obstawiacie, z jakim duchem mieliśmy do czynienia. Zapraszam również do łapeczek w górę, do subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału. Dzięki temu będziecie zawsze na bieżąco z tym, co tutaj publikujemy. A w opisie macie linki do Discorda, na którego serdecznie zapraszam, i do Twitcha, na którym odbywają się również streamy równolegle z YouTube'em od niedawna. Wszystkiego dobrego, spokojnego, niedzielnego wieczoru wam życzę i słyszymy się w kolejnych